Rzuca się w oczy i da się to jakoś przeżyć, czy się nie rzuca w oczy. Teraz posiadam takie magiczne narzędzie. O tu. Które służy do malowania linii. Jeszcze w sumie nie używałem tego. Można stworzyć przejście do pierwszych punkty. Dobrze, zobaczmy to. Tu zrobimy linię i ona ma być ciągła, nie? I widzicie, jest prawidłowo ciągła, tak jak powinna być. Dobra, tu jest przerywana. Tu w sumie przerywana, czy powinna to być przerywana? Nie powinna to być przerywana. Poczekajcie, niech ja się inno zastanowię. Z tego pasa nie ma być zjazdu. Nie, dobra. To ta linia musi być nie podwójna ciągła, podwójna przerywana tym bardziej nie. Ciągła z przerywaną też. Miał z tym pierwszeństwo, no to ciągło będzie. Tu będzie nie przerywana, tylko ciągła. Tu będzie też ciągła. Tu będzie ciągła. Teraz. Nie, to ci wypełnienie to nieładnie będzie wyglądać. Jeszcze na takim drugim odcinku wypełnienie nie może być, dobra. Robimy. Czy ja teraz tworzę? Aby otworzyć wypełnienie, naciśnij, przytrzymaj Alt. Aha. I widzicie, te linie tam jednak powinny pozostać, nie? Bynajmniej ta tu. Muszę teraz helikopterem jak na złość się uparł. Co tu szewron? Nie, i w kierunku. Jeśli 150. No nie ma tego, co ja bym chciał. O, z tym pasa, tań. Okej. Okej. Począwszy od krawędzi. Dobra, nie będą dać szewrony. Raz linie. Nie, nie chcę, to jest ta przerywana, to ona się stanie ciągłą i tu jeszcze będzie linia, nie? Tu jest ciągła ona będzie. Teraz to wypełnienie, odstęp od tego można sobie o, zmienić. I co, i pomału to wygląda jak droga, nie? Że się ludzie będą na niej lubić, to już mnie nie interesuje. Ważne, że patrzcie, jaki mam ładny zjazd. Teraz będąc tu. No i możemy skopiować to skrzyżowanie. Tak, chcę je tu na pewno wkleić i
Coś takiego nie. O, to jest coś takiego, nie? To jest gitarowe. Idealne. Nie wiem, czemu tylko ten szewron tu wygląda, jakby nie wiem. Panie szewron, pan by się tu może, nie wiem, ogarnął coś? Siatka, linie. A linie to by mogły być, tylko żeby one nie dość, żeby były szersze, nie? Krok byłby mniejszy. Przesunięcie to nie i pod innym o. Kątem. Jest gitarka. Dobra, skopiujmy to sobie jeszcze. No nie powiecie, że to trochę ładnie nie wygląda, nie? Trochę ten tu mi odszedł. Niech będzie lepiej. Dobra, i teraz weźmiemy tu. Ten na pewno chcę to wkleić i na pewno nie ma to być. Przeciągnij i upuść koło, aby ustawić. Patrzcie. O. Bardzo lepiej. Tylko jednej linii mi tu brakuje. No niech im będzie, nie? Tą linię tu jedną to sobie dodam ręcznie. Nie przerywaną, tylko ciągłą. O. O, tutaj też brakuje. No to przerywana, to z tym by się zgadza. Dobra, skopiujmy. I wklejmy tu. I co tu się podziało? W ogóle bardzo źle tu się podziało, nie? Coś nie skopiowało, tak jak powinno. Z tym tylko z dwoma ciągłymi, trzema ciągłymi liniami. To nieźle. Dobra, to będzie przerywane. To będzie szedł sobie. Ciągła. To będzie też ciągła. I to se. Nie z kontrolem, tylko z altem. Sobie zrobimy szewrona. Szewron? Nie, on tutaj też nie chce działać. Kąt. Zostaw taki kąt, tylko że no zmniejsz trochę o tę szerokość. Idealne skrzyżowanie, co? Dobra. Już trochę mamy. Dobra, już się boję, że to się coś popsuło zupełnie. Po prostu daleko nie widać.
Trzeba się przybliżyć. Miejmy nadzieję, że samochody będą miały sobie poradzić. Nie będą żadnych głupot wykonywać. Jakby to tu w ogóle musi coś jeździć, nie? A tu się cackam z tym już nie wiadomo z czym. Dobra. Trzeba będzie wyprowadzić dwie drogi. Jedna będzie wyprowadzona stąd. Dokładnie, o. Bez bendingu, proszę. No 85. No bo co się stanie na pomocnicze, nie? Nie rozumiem, czemu to tu nie chce iść. Normalnie, tak jak to człowiek nakazał. Kątem prostym, o. Nie? W sumie tylko dotąd. Nie, ona szła pod kątem prostym. I tak, tu będzie musiało być zrobione coś takiego. Jest równo po środku tego wszystkiego, czyli w tym oto miejscu. W tym oto miejscu. Nie będzie to z tym połączone na pewno, nie? Dodać sobie tą trzeba wybudować na testu. Tym jedziemy tu na wysokość. Dobra. 12 metrów, nie? Nie jest to chyba nie wiadomo jak stromy, mam taką nadzieję. Nie wydaje się być w każdym bądź razie. Jakiś facet o imieniu Peter zdołał przeskoczyć przez skakankę ponad 12 tysięcy razy w godzinę. Naprawdę, to światowy rekord. Sprawdziliśmy. Dobra. I teraz 12. W dół. Na zero. I jest dobrze. Tak, i to ma iść. Nie, to to się zaznaczało, że do wysokości? Z tym. No dobrze, do wysokości obiektu. To się już wyrównało samo z siebie. Uważają, że podpunkt A jest równy z podpunktem B. Się bardzo cieszę. Coś się pozmieniało w Traffic Managerze? No w sumie chyba nic. No dobrze. I zatem tutaj. O, będzie się znajdować
Dacie rączką. Modelowane w stronie dwupasmowej. Dobra. Czemu dać coś tu się robi? Ciekawe lodzicze muszę zmodernizować. To do takiej drogi chyba. Może kurczę, tu już mamy 6. No właśnie, więc tu by to musi być 4. No właśnie, i to tutaj, a coś zamiast się zrobić normalnie. Tak to jest z tymi drogami w tej grze, nie? Gdy się nie zrobią, to jakby człowiek chciał. Nie, bo to przy werando wyjdzie. O. Pyk. Pyk. I pyk, nie? Jest idealnie. Dobrze. Bardzo dobrze. Proszę, no to na pewno. Żeby mi tyle tutaj terenu zjadło. Jest trochę zjazdu. I trochę nie wiem, jak to bym chciał te domy zrobić. Może tu byśmy wyrównali kawałek półki skalnej. Myśmy sobie to zrobili pas mieszkaniowy i to. No nie, można by było wymyśleć coś takiego, nie? Z takich wyższych bloczków. Pozwólcie, że sobie użyję mufita. Nie kopiuj, najpierw to bym chciał to zaznaczyć. Nie dekoracje, tylko same węzły i odcinki. Robić kopiuj. I wkleić to tutaj. Zacznę tą drogę. Tym razem bez bendingu wkleić tu. Nie, ładnie. No i w taki sposób ronda aż zaczynają nabierać kształtu. Teraz ja tak właściwie myślę, czemu ja taką tu drogę zrobiłem. Nie wiem, jak to ma być. Jednokierunkowa. Wtedy ona może iść trochę inaczej. Może iść w takim o stylu. To pyk. I tu pyk. Znacie, coś tu może być.
Znajdzie coś tu może być, drodzy państwo. Teraz ja bym chciał mieć coś takiego identycznego z drugiej strony. Tylko, że no niestety znaczenie mów item jest. Czy jeszcze się żeś nie zaznaczył? On teraz. Nie z gitara. Kopiuj. Odbicie do ściany, nie? O, odwróć, odwróć. Ale trochę nie w taki sposób odwrócisz. To jakbym idealnie... Tak jest. Nie, tak jest. Musiało być tak. Nie, to zrobiłem to. A, bo to tu jeszcze oddaliłem. O, jest. No cóż, nie będzie to symetryczne. Zdarza się. Nie zawsze projekty wychodzą tak, jak powinny, nie? Co ja tu zrobiłem? Dobra.